Dobra, zbierzmy tą maszynkę. W ogóle jak mam dzisiejszy dzionek miał, bo tego nie, o to nie pytałem, ale już live dość długo trwa. Idąc z angielskiego, what's up guys? Ewentualnie idąc z disneyowskiego, no czedryń, tak? Michy, powiem ci, że masz dziwne pomysły na rozrywkę. No kurde, no zobaczcie ten widok. Psuje ten rozmiar słońca. Kurde, to słońce powinno być mniejsze. No tu mamy ciemność. Co tam w ogóle jest? Co to jest to takie jasne? Wstajemy w tamtą stronę. To chyba gdzieś tutaj. Cholera wie. Tu w ogóle co to jest? Jakiś... Nie zwróciłem wcześniej na to uwagi, ale to wygląda jak jakieś wojsko. Garnizon ładny, okej. Okay. Spoko. Ale tamto? What the hell. Dobra, idziemy tak czy siak tam. Te widoki. Oj, laty, no nic nie poradzimy na starzenie się. Coraz mocna się nie będzie robić. Maleńka, musisz gonić czas, który ci ucieka. Dobra, zakładam, że tam są wilki, a z wilkami mi się nie chce bawić. O, jaką misję tu mamy? Okej. Kurde, nie to chciałem. O, oh, fuck. Jednym cięciem dwóch. Pięknie, po tobie. Ja tam się urodziłem już, stary. Koszula, koszula, olej mi koszula. Nie, mega mi się podoba tutaj, że naprawdę jest to... To, czy przeciwnik dostanie, zależy od tego nie, czy go atakujesz, tylko czy jest w zasięgu miecza. To jest mega fajna rzecz. Bo niestety w wielu grach jest tak, że tak jak teraz, cios byłbym sfokusowany na jedno, to bym przeszedł przez animację, przeszła przez drugiego, ale bym w ogóle nie dostał. Tu tego nie ma. No widzisz. Bo ty młodziutka jesteś, staruszka latu. Gdzie mnie tu każe iść? Przez drzewa, haszcze, lasy. To zajebiste widoki. Brawo, Mychy. Chcesz akurat up, to jest najgorsze gówno. Jak to pójdzie. Proszę. O kurde, nie zdobyłem uniku. No fuck. Się nadziałem.
Ale na Nvidia to trochę miałem za mało życia. Zresztą i tak kiowo walczyłem jak debil idiota i w ogóle. Jak ja. Aż mi się pad wyłączył. No i tam lata szczegóły. Chciałem zabić tego zająca, nie wiem czy nim jest. Oj mychy, nie obrażaj. Nie obrażaj języka. Można robić błędy jak najbardziej, to jest ludzka rzecz, ale nigdy nie próbuj ich nadać im sensu. Usprawiedliwiać ich. No nie szkodzi, no. Morgan, ale zawsze jest misiek do zabicia. Mnie walną. Dobra. Teraz już spokojniej. Spoko mechy. To ja, jak widać, sobie poradziłem. Akcji jest zarąbistym znakiem, moim zdaniem. To nie jest skrzynia? O. A to kuriozum. Byłem pewien, że to jest skrzynia. Nie, to musi być ta skrzynia. Że u mnie ona nic nie ma w środku, lol. Ani skrzynia, ani to. No okej, okay, spoko, no idziemy dalej. Okej, okay. Czemu by nie? O, ma nic poczuję. Co wy tam napisaliście? Spoko, Manix. Lata by skończyła gimnazjum, ale nie udaje, że na studiach jesteś. No ja mam Maxi na trzecim poziomie. Bardzo mi się podobał ten znak. No była skrzynia, ale nie mogłem jej otworzyć. Zgadzam się, Manix. Kobiety się nie pytały, wiek. Kobiecie się co najwyżej od pewnego momentu życzy wszystkiego najlepszego z okazji 18 urodzin. Tak, może być, że bandyci okradli. To by było dobre swoją drogą. Akurat Morgan, taki element gry by mi się mega spodobał. Ta, ale to jest pewna forma pytania o bieg, mychy. Tak, po 2000 lat nadal wyglądają na 100 lat. Myślę, że moglibyśmy... O, chwila.
A właśnie. Naprawdę duża sztuka. Tajemnicze ślady. A to chyba ten myśliwy mówił o tym. Zlecenie było do jakiegoś myśliwego. Tajemnicze ślady w lesie. Dobra. A sobie pójdziemy za tymi tajemniczymi śladami. Zobaczymy, co też nam da. Tak, Maniks. Ogólnie, jeżeli kobieta może żonglować swoimi piersiami, to jest już trochę za stara. No, o, tam coś jest. Zostawił sporo futra, ocierając się o pień. Zapach dalej się utrzymuje. Zapach? Gdzie zapach? A, tu się utrzymuje, dobra. Mamy zapach, gonimy skubańca. Maniks, nie, nikt ci w to nie uwierzy, że się powstrzymałeś. Dobry szwagier, mychy. Naprawdę dobry szwagier. Mychy, no. Okej, coś w tym zrobię. Wiesz, jak zajebisty jest Wiesiek trójka. Powiem ci, takiego fana mam grając w niego. Tak przyjemnie się gra. Cuchnąć jak gówno biesa. Ta. Stare i zasuszone. Czyli bestia jest. Muszę znaleźć inną drogę. A, musimy na górę wejść. Spoko, fajnie. Mychy, pewnie nie raz zginę, więc się nie martw. Dobra, szukamy sam. Nie wiem, gdzie ten zapach wszedł tutaj. Gdzieś tutaj musiał wejść. Co by tam dalej piszecie? Oj tam mychy. No, latę. Trzymam kciuki, że się uda, albo nie. No to jest jaj. Tutaj szedłem. A, tam jest jaskinia. Zwróciłem uwagę, że to jest jaskinia. Czyli ja tam z góry pewnie muszę spaść. Dobra, spod tego drzewa. No, wejdź tu, dziękuję. Dobra, zapiszmy sobie. Ten, który jest awk? Typek? Łoszczy! Widzieliście, jak się rozpędził, zamiast lekko podejść, kurde, skoczył.
Nie wiem, co się dzieje z tym padem dzisiaj. Szkoda, kurde, że... Jak tam wejść? Tak, zjedź na sam dół przecież. Dlaczego zjeżdżasz? Przecież wcześniej tam biegłem sobie tędy. No, teraz też wszedłem tędy. Bez problemu. Chyba tędy. O, dobra, dobra, dobra. Jesteśmy tu, gdzie trzeba. Zapiszmy sobie. Ale weźmiemy sobie kota. Użyjemy. Kociku, kotku, 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 czy ci nie żal? Puszczyk, grom, kot. Dobra. Nie, Morgan, spokojnie. Ja wiedziałem, że tamtędy można wejść. Tylko musiałem ogarnąć jak. Zlecenie, tajemnicze ślady. Co my to w ogóle mamy? Składniki, grzybki. Grzybki, grzybki zawsze w cenie. Tam jest jakieś wyjście jeszcze, lol, w ogóle. O, ale coś tu mamy. Co to jest w ogóle za stwór? Zginął niedawno. Ciekawe, co go załatwiło. What the hell? Dobra, tu mamy coś jeszcze. A, dzięki, dzięki, że spoko. Aha, tego nie sprawdzimy. No spoko, bo po co? No masz, zbadaj. Inny trop. Ślady są za małe jak na biesa. A, coś tu miałeś też? To jego ślady. Stoczył długą walkę. No, Morgan, brawo. Oba straciły sporo krwi. W ogóle może zmieńmy zadanie. Dziado, obrońca wiary, wściekłe pięści i kość serca. Tajemnicze. Okej, okay, czyli robimy zadanie z poziomu 20. Jest fajnie. Czemu by nie? O, coś tu mamy. Strzępki pokrwawionego futra. Ten drugi miał inne umaszczenie. To musiał być czar. Pewnie rywalizował z biesem o terytorium. Trzeba będzie go tu zwabić. Zobaczymy tędy spokojnie. Szkoda, że nie są świeższe. Ale wystarczy na wykonanie babików. Spróbujemy powalczyć. Przygotuj przynętę. Alchemia. Biały miód raczej nie jest z gówna. Ulepszony grom w ogóle. Szaleństwo.
niebieski mutagen. Okej. Oj, lepszy zielony. Lepszy zielony mutagen, to jak najbardziej sobie zróbmy. I użyjemy ten też lepszy, dobra. To zróbmy, te dwa. Przynęta na czarta, o. Dobra, nie, ekwipunek. Postać. To żywotności i 7% moc znaków. Dobrze. Dobra, zobaczmy, przeczytajmy sobie o czarcie. Co to jest za... Relikty. O, jest czart. Czart jest mniejszy od biesa, prawda, ale wciąż dość duży, żeby cię zabić. Czart to nieco mniejszy kuzyn biesów i bukaczy. Kto jednak myśli, że z racji mniejszych rozmiarów nie należy się go obawiać, jest winien błędu z gatunku tych, które popienia się tylko raz w życiu. Żyjące w gęstych kniejach i puszach czarty należą do najgroźniejszych potworów znanych człowiekowi. Okej. I na co jest wrażliwy? Na petardę i na olej przeciw reliktom. Spoko. To zobaczmy, czy możemy zrobić ten olej. Jeżeli nie możemy, to olewamy. Misję na razie. Olej przeciw upiorom, wampirom, olej przeklęty. Nie możemy. Nie mamy oleju przeciwko reliktom. Więc na razie tą misję zostawiamy. Ona jest do jasnej cholery na 20 poziom, mamy 10. Ale tak zupełnie z dupy na nią trafiliśmy po drodze. No, fajnie, jak dla mnie. Nie, sprawy rodzinne. To. Specjalnie dla Morgan robimy przecież tą misję. Przydałby się, żeby już się skończył. Fajnie wygląda w ogóle dzień przy pomocy kota. Robimy zadanie na Morgan. O, będziesz tutaj, że dobrze. W ogóle co to za tutaj? Stare miejsce kultu chyba. A tutaj jest drugie wejście do tej jaskini. Ale na razie je olewamy. W ogóle co tak zamilkliście? Napiszcie coś. Coś z tyłu. Nie wiem, co ty robisz, jak masz żeglami czy coś. Ale cokolwiek chociaż. Kurde, jeszcze 20 sekund tego kota. Brawo Manix. Wiedziałem, że na ciebie zawsze mogę liczyć. Tak, ale to dziwnie wygląda, zupełnie odrealnione. Dobra, wracamy. No, od razu lepiej. O, jakąś wioskę tu mamy. Spoko, Morgan. Polazłam po chrust do lasu. Nie słyszała, co myśli. Świerszcze? Dobra, zobaczmy, czy coś ciekawego masz. Czego? Już wygrałem z tą gwintą, więc się wal. Pokaż mi swoje towary. No, dzięki Morgan. Miło to słyszeć. Przez grzeczność powiem, że wierzę. Dobra, książki nie wiem, kupujemy. Zobaczmy, czy masz coś z potworów. Chyba nie miałeś ostatnio, jeżeli dobrze pamiętam. Nie miałeś. Juki mamy już. Dobra. Ale chyba jakieś gówno tutaj mamy do sprzedania, nie? To możemy sprzedać.
Możemy sprzedać. Bo w gruncie rzeczy czemu nie? Oj, tam latem. Ja preferuję inne posiłki. Bywaj.